początek i koniec dzisiejszego fragmentu wystarczy, by usta otworzyć i jednocześnie zamknąć. Wezwanie do miłosierdzia w naszym działaniu i przestroga przed niesprawiedliwym podejściem. Bądźcie miłosierni. Odmierzą wam, jak wy mierzycie. Można sobie dworować z wielu spraw. Można znaleźć sobie kozła ofiarnego, który będzie obwiniany nie za złe postępowanie, ale za samą obecność. Można uprzedzić się do kogoś, bo tego wymaga towarzystwo, w którym się znajduje. Można wiele głupot uczynić, bo chce się uchodzić za mądrego. A Chrystus mówi: bądźcie miłosierni. To znaczy, spróbujcie znaleźć się w położeniu tych, na których spoglądacie z pogardą czy zazdrością. Nie sądźcie, nie potępiajcie, odpuszczajcie. Te wezwania są jak szpilki, które docierają do nerwów. Uwierają, przeszkadzają. Z jednej strony to dobre odczucie, bo pokazuje, że z naszym sumieniem i człowieczeństwem jeszcze nie jest tak źle. Reaguje. Choć może jest przysypane brudem myśli i pragnień, kurzem lenistwa i obojętności, gruzem grzechów zapomnienia i zaniedbania. Wypadałoby zrobić porządek. Oczyścić, poukładać na nowo, przewietrzyć. Ale z drugiej strony, dlaczego dopuszczamy się takich sytuacji? W którym momencie naszego życia pojawiła się taka ufność w siebie samego? Kiedy uwierzyłem, że ja sam sobie wystarczę, a inni są mi potrzebni, żebym mógł się wzbijać jeszcze wyżej ich kosztem? Patrząc ogólnie na społeczeństwo, jesteśmy jak taka wielka masa, która przelewa się z miejsca na miejsce. Czasem ktoś się wychyli z apelem o opamiętanie, ale zaraz zostanie wciągnięty do środka. Czasem ktoś wypadnie i zaczyna dostrzegać, że tkwił tyle czasu w błędzie. Już wspominałem, że Bóg nie podchodzi do nas masowo, ale indywidualnie. Z każdym z nas zamieni słowo w ostatecznej chwili, żebym to ja zdał relację, kim byłem, co dobrego uczyniłem. Każde przesłanie płynące z Biblii mam odczytać w swoim życiu. Mam znaleźć współrzędne mojego chrześcijaństwa, które pokażą mi, gdzie się aktualnie znajduję. Dzięki łasce powinienem się czym prędzej wydostać z tego bezimiennego tłumu, który pcha mnie ku zatraceniu. Im szybciej wyrwiemy się z tych objęć, tym szybciej zaczniemy oddychać tak, jak możemy, a nie tak, jak nam każą. Dzieląc dobro między innych, z pełną szczerością, miłością, sami dla siebie czynimy dobro. Bo co może być piękniejszego od dawania innym radości? Zobaczmy, że dziś jest wiele prowokujących pytań, co Kościół robi dla uchodźców. Oczywiście jest to myślenie na skróty, bo mówiąc Kościół ma się na myśli tylko duchownych i zakony. Na szczęście Kościół to cała społeczność ochrzczonych. To ci, co robią wiele z dala od kamer, postów, anonimowo i bezinteresownie. Przecież znany jest nam fragment, w którym czytamy: jeśli dajesz jałmużnę, niech nie wie twoja lewa ręka, co czyni prawa. Jaką miarą wymierzycie, taką i wam odmierzą. Jak wy postępujecie, tak i z wami postąpią. Ojciec jest miłosierny względem nas. My bądźmy miłosierni względem innych. Wszystko po to, by dobro działo się wokół. A tam, gdzie dobro, tam nie ma powodów do oskarżeń, potępienia, sporów i waśni. Niech dobro czynione przez innych wyzwala nas z tłumu obojętności i dodaje motywacji do działania.